Często na różnych grupach dyskusyjnych czy w rozmowach pojawia się temat ubezpieczeń. I bardzo często rozmawiamy o polisach na życie, szukamy rekomendacji odnośnie ubezpieczenia od chorób krytycznych. A co by się wydarzyło, gdyby pewnego dnia ta maszyna do generowania dochodu zepsuła się? Maszyna, czyli my generujemy swoje dochody, nagle okazuje się, że maszyna się zepsuła. Co się dzieje? Czy jest ubezpieczenie, które może nam pomóc? Czy jest prywatne ubezpieczenie chorobowe, z którego moglibyśmy skorzystać w razie niezdolności do pracy? O tym powiem Wam w tym nagraniu. Aga Moczyńska, Huzaria Group. No więc co z tą maszyną do zarabiania pieniędzy? Co, jeżeli nagle pewnego dnia przestanie funkcjonować i okazuje się, że nie przynosi nam co miesiąc tego stałego dochodu, na którym bazujemy my i cała nasza rodzina? Jeżeli taka sytuacja nastąpi, mówimy tutaj o niezdolności do pracy ze względu na wypadek lub chorobę, to nasze ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od chorób krytycznych zazwyczaj, no polisa na życie na pewno w takim przypadku nie wypłaci. Polisa od chorób krytycznych wypłaci tylko w przypadku, jeżeli jest to choroba, która spełnia warunki definicji naszej polisy, czyli jedna z bardzo poważnych, ciężkich chorób. Natomiast co jeżeli zachorujemy na przykład na zapalenie płuc, które nie jest chorobą krytyczną według kryteriów ubezpieczycieli, a może nas wykluczyć z możliwości zarabiania na długi czas? Albo co jeżeli przytrafi nam się jedna z trzech najbardziej popularnych chorób krytycznych, zawał, wylew albo nowotwór, i pieniądze z polisy od chorób krytycznych będziemy musieli wykorzystać na leczenie? Co z naszymi dochodami? Co z naszymi comiesięcznymi wydatkami? Jak to zrobić? Jak to zabezpieczyć? Do tego właśnie wykorzystuje się polisy tak zwane income protection, czyli ochrona dochodu. Są to bardzo przydatne polisy, bardzo przydatne ubezpieczenia, za które, uwaga, składka na pewno będzie wyższa niż za polisę na życie albo polisę od chorób krytycznych, dlatego że statystycznie z tych polis częściej wypłacane są odszkodowania, bo statystycznie szansa na to, że przestaniemy na jakiś czas być zdolni do pracy, jest o wiele większa niż ta, że dosięgnie nas choroba krytyczna albo śmierć, co jest najmniej prawdopodobne, jeżeli chodzi o osoby do 70 roku życia, bo dla ułatwienia weźmy taki przedział wiekowy. Policy Income Protection można dobrać dokładnie do naszego budżetu, do naszej sytuacji życiowej, do naszych preferencji. Możemy wyznaczyć sobie według pewnych zasad wysokość comiesięcznego wynagrodzenia, tak jakby ekwiwalentu naszej wypłaty, to po jakim czasie oczekiwania polisa ma wypłacić i na jaki okres czasu ma być gwarantowana ta wypłata. Ponieważ są to stosunkowo skomplikowane produkty ubezpieczeniowe, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym i profesjonalnym doradcą. Więc jeżeli myślisz, że w Twoim przypadku warto byłoby porozmawiać na temat takiej polisy, to zapraszam serdecznie na bezpłatną konsultację z jednym z naszych doradców ubezpieczeniowych, którzy są dostępni na terenie całej Wielkiej Brytanii, w Anglii, Walii i Szkocji. Doradzamy również online. Także już dziś skontaktuj się z naszym biurem i umów się na bezpłatną konsultację. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym nagraniu są dla Ciebie przydatne. Jeżeli tak, to bardzo proszę o polubienie naszej strony na Facebooku i kanału na YouTube oraz o udostępnienie tego nagrania dalej.